Już teraz razem z nami w naszym specjalnym wydaniu Onet Rano Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wczoraj Rada Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, który wieczorem zresztą wygłosił orędzie do narodu, ale o tym za chwilę. Pan był na tym spotkaniu, o czym była mowa? O wielu sprawach, ale zacznę od tej dotyczącej Ukraińców, którzy są w Polsce, tak, no bo już w tej chwili ponad 500 000 osób do nas przyjechało. W skali Europy 1 000 000 wyjechało. My mamy tam chyba 54-56% trafiło do Polski. No po pierwsze rozmawialiśmy na temat tego, żeby Sejm dzisiaj przyjął uchwałę o przyjęciu potencjalnie Ukrainy do Unii. My wspieramy tą uchwałę, to pewnie nie czas na takie słowa, ale też się cieszę, że to z naszej inicjatywy wyszło. Po drugie, żeśmy się zastanawiali nad taką historią, co robić z tymi osobami, które już są, jakie im nadać prawa. Jest taki wniosek, notabene też pisał o tym pan Żakowski, pan Bodnar, uchwalenie ustawy nadającej obywatelom Ukrainy w Polsce status równy obywatelom Unii Europejskiej. Bo jeżeli jest tak, że ci ludzie i słusznie są u nas w tej chwili, no to będą chodzili do szkoły, będą żyli, będą pracowali, muszą gdzieś mieszkać, muszą się gdzieś leczyć. W związku z tym ta ustawa dawałaby im prawo do pracy, prawo do działalności gospodarczej, dostęp do publicznej służby zdrowia, dostęp do oświaty, dostęp do nauki, bo to i tak się zdarzy. W związku z tym dobrze by było to po prostu unormować, bo trzeba w tych ekstraordynaryjnych czasach po prostu to zrobić. Zgłosiliśmy też taki projekt, żeby się rząd zastanowił na temat nadania PESEL-u każdej z tych osób, dlatego że będą się poruszali po biurach. No, no tak. Trzeba to jakoś po prostu unormować. Ja również wspominałem o tym, żeby była kwestia, no bo zaczynamy płacić podatki, tak, do końca kwietnia będziemy odpisywali również 1%. Jest pytanie takie, czy nie stworzyć instytucji, na której moglibyśmy, jeżeli byśmy chcieli, zaznaczam, jeżeli byśmy chcieli ten 1% odprowadzać do dyspozycji właściwych władz Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że pojawi się dużo takich sytuacji, że będziemy przekazywali środki, one już się pojawiają. No i dobrze by było to na tyle unormować, bo się też pojawi pewnie kilku cwaniaków. Bo przypominam, że na wojnie również są ludzie, którzy bardzo, bardzo dobrze zarabiają. Więc też dobrze by było tę normalność jakoś w tym względzie wprowadzić. Rozmawialiśmy też o ustawie, która dzisiaj wchodzi, to znaczy tej ustawie o obronie ojczyzny, wchodzi pod dyskusję w Sejmie, tak? To tam wiele klubów miało uwagi do tej ustawy, to znaczy i PSL, i Platforma, i Lewica głównie. Trzeba procedować tą ustawę. Ustaliliśmy również, że dobrze by było, żeby, no, wojna wszystko zmienia tak naprawdę. W związku z tym, pamiętając skąd kto przychodzi, jakie ma poglądy, no to jest taki czas, że dobrze by było sobie wzajemnie pomagać po to, żeby po pierwsze bronić Polskę, bronić sytuacji, która się u nas dzieje i pomagać jak najmocniej Ukraińcom. Rozmawialiśmy przed chwilą, zdradzę państwu, z panią redaktor na temat troli, tak? Tak. No to też jest temat, dlatego że się pojawia masę troli, masę fejkowych informacji, masę takich rzeczy, do których przez głupotę można doprowadzić. To znaczy, to też apeluję do polityków, do ludzi, którzy mają dostęp do mediów, gryźcie się w języki, dlatego że powiedział pan Kołodziejski bodajże, to jest ten pan z Agrouni, że tam za chwilę zabraknie benzyny, czy że ta benzyna wywołał będzie... Wywołał panikę w całym kraju. Wywołał panikę, no dobrze. Że może kiedyś zabraknie benzyny, bo nie wiadomo, co ten szaleniec z Rosji zrobi. Ale nie ma w tej chwili takiej sytuacji, w związku z tym nie siejmy paniki, bo to jest no, ale bez sensu, warto, tak? Zwracać na to uwagę, bo ja wczoraj dostałam maila od jednej z sieci właśnie stacji benzynowych z informacją, że prawdopodobnie będą braki, jeżeli chodzi o paliwo, więc proszę być na to przygotowanym. Parę telefonów wystarczyło, żeby dowiedzieć się, że to jest absolutnie nieprawda i zresztą nie wyobrażam sobie, żeby
jakakolwiek sieć, jakakolwiek stacja benzynowa wysyłała tego typu informacje do ludzi, bo to wywołuje taką, a nie inną reakcję. Proszę pani, jest na to metoda i też żeśmy o tej metodzie rozmawiali. Na dezinformację najlepsza jest informacja. W związku z tym musi być pełna transparentność zarówno ze strony rządu, jak i ze strony opozycji. Powinny te Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie mówię o tym z agresją, powinny się odbywać jak najczęściej, bo to i uspokaja głowy gorące i daje informacje i daje też takie poczucie, że ktoś nad tym wszystkim panuje. Tak? Klasa polityczna w tej chwili powinna, nie zapominając o rzeczach oczywiście bieżących, no, powinna wspomagać się na tyle, żeby po prostu w tej trudnej sytuacji przez tę trudną sytuację przejść. No, zostaliśmy też poinformowani o wecie w stosunku do Lex Czarnek. Dobrze, słuszne weto, to co prawda zostało podlane taką interpretacją, że w imię pokoju społecznego. Znaczy ja pozostanę, nie wchodząc w żadne jakieś tam walki, dyskusje, no to dobrze, że prezydent to zawetował, bo to fatalna ustawa była. Tak? I czy teraz jest spokój społeczny, czy nie jest spokój społeczny, czy to by wywołało jakieś, że tak powiem, niechęci, czy by nie wywołało, to dobrze się stało, że fatalna ustawa została zawetowana. No i co, żeśmy również rozmawiali na temat, proszę państwa, rzeczy wojskowych, tak? Czyli zabezpieczenia wojskowego naszego kraju, zabezpieczenia oraz pomocy wszelkiego typu dla Ukrainy. Ale ponieważ apelowałem 5 minut temu o odpowiedzialność, no to musicie państwo mi wyboczyć, klauzula, która została na nas nałożona i słusznie nie pozwala mi o tym, żeby w szczegóły wchodzić. Natomiast też rozmawialiśmy o bezpieczeństwie energetycznym, no bo trzeba pamiętać, że w tej chwili, zgodnie z tym, co powiedziałem, wojna zmienia wszystko, w związku z tym, no... Cała kwestia alternatywnej energii w stosunku do tej, którą pozyskiwaliśmy z Rosji, nie tylko my, bo i cała Unia, no to staje na porządku dziennym. Tak? Trzeba po prostu o tym wszystkim myśleć, szukać i zabezpieczać wszystkie te rzeczy. A czy była mowa o tym, zastanawiali się państwo, czy na przykład w Polsce nie powinno się wprowadzić już na tym etapie stanu wyjątkowego? Czy myśli pan, że to proszę absolutnie pani, nie miejsce i czas? Proszę pani, nie wiem, bo się zmienia sytuacja co chwilę. To znaczy, to jest tak, że mamy za granicą szaleńca. Cały problem polega na tym, że właściwie nie jesteśmy w stanie i wydaje mi się, że nikt, no może są takie informacje, na pewno są takie informacje, których nie posiadam i słusznie pewnie. Natomiast to jest człowiek nieprzewidywalny, no bo powiedzenie, że on chce odtworzyć, nie wiem, Rosję z czasów Związku Radzieckiego, no to to już jest masakryczna historia, bo jest cała Prybałtyka, która po prostu trzy państwa bałtyckie, no i są wszystkie inne, które są w Azji. No to po prostu jakaś masakryczna wizja szaleńca, tak? Skąd to szaleństwo się bierze, to nie wiem. Ale wracając do pani pytania, żeby od niego nie uciekać. Myślę, że jeżeli będzie potrzeba, to będzie trzeba o tym pomyśleć. Natomiast eskalowanie tego typu sytuacji pokazuje społeczeństwu, że jest jakiś następny stopień, który potencjalnie temu społeczeństwu może zagrażać. W związku z tym myślę, że dopóki możemy robić to, co robimy, to znaczy mówię o Polakach, o rządzie, o opozycji, z tymi metodami, które są w tej chwili, i się dzieją, to róbmy tak, bo wie pani, no, jak się powie, wprowadzamy stan wyjątkowy, jeden, drugi czy trzeci, to zacznie się dyskusja. A kiedy będą wybory, a po co wprowadzają stan wyjątkowy, a może coś wiedzą takiego, że za chwilę przyleci rakieta, a może wiedzą to, a może wiedzą tamto. Myślę, że mądrość w tej chwili polega na odpowiedzialności i łatwo jest być liderem w dobrych czasach, kiedy wszyscy cię tam poklepują, jesteś rozpoznawalny, a pani na bazarze mówi, niech pani nie bierze tej rzodkiewki, bo
bo ta jest smaczniejsza. Trudno jest liderem być, ale prawdziwym liderem trzeba być w złych czasach. Więc myślę, że politycy powinni być w tej chwili bardzo odpowiedzialni. Powinni być, o co apeluję, zdystansowani do wszystkiego. Powinni gryźć się w język. Powinni po prostu pokazywać, że kraj musi po prostu normalnie funkcjonować. Staram się zresztą to robić, powiem szczerze. No, prezydent Zełenski jest przykładem takiego właśnie lidera, tylko zastanawiam się, bo wczoraj pojawiła się informacja, że były prezydent Ukrainy, Wiktor Janukowycz, który został skazany za zdradę stanu, jest już w Mińsku i że przygotowywany jest na stanowisko prezydenta Ukrainy. I zastanawiam się, co sobie myślą Ukraińcy i że, czy nie wiem, Putin wierzy w to, że obsadzenie swoim człowiekiem Kijowa spowoduje, że nagle wszyscy przestaną chcieć walczyć o swoje państwo i grzecznie się temu poddadzą. Proszę pani, powiem to za absurdalną, to znaczy z pozoru absurdalną. Moim zdaniem Putin już tę wojnę przegrał, ale to nie znaczy, i tu jest ten absurd ukryty, to nie znaczy, że Putin nie zdominuje i nie wprowadzi wojska na terytorium całej Ukrainy. Natomiast no, to jest tak destabilizujące w tej chwili i te działania, które doprowadzą do tego, że za chwilę Rosja będzie państwem autarkicznym tak naprawdę, no bo tak, wszystko jest ucinane i dobrze uważam i bardzo konsekwentnie jest to robione. Okazało się tak nawiasem i to jest jedyna złośliwość, którą w tym programie powiem, okazało się, że NATO i Unia Europejska jednak Polsce są potrzebne i te dyskusje pod tytułem, a tam Unia Europejska, to w ogóle bez sensu, a to NATO to tak nie wiadomo i w ogóle ten Kwaśniewski w lutym 99 roku podpisał, ale to właściwie tak, no... No tak, ale teraz krytykujący Unię i NATO nagle zniknęli, nie ma. Ale teraz się okazuje, proszę państwa, że Unia Europejska i NATO jednak po prostu są potrzebne w takich sytuacjach. Moim zdaniem Putin już przegrał. To znaczy, ja sobie nie wyobrażam, że w jakiejś perspektywie 2-3 lat, jeżeli by Putin przejął Ukrainę, że dojdzie do jakiejś normalności. Uważam, że te sankcje powinny być rozszerzane. Uważam, że po prostu te wszystkie terytorium do przelotu samolotów powinny być nadal zamknięte dla rosyjskich samolotów. Porty powinny być zamknięte. Towarów rosyjskich nie powinniśmy kupować. Wszystko to, co się dzieje w tej chwili powoli, bo to jest taka skala, że powoli odcinane banki, system SWIFT, wszystkie te historie powinno się dziać. No i teraz jest pytanie takie. Co z tym wszystkim zrobi społeczeństwo rosyjskie? Bo przecież Putin to nie Rosjanie. No, jeżeli tu zabraknie, tu nie będzie, to Rosjanie w pewnej chwili, ci oszukiwani w tej chwili przez propagandę Putina, w pewnej chwili się zapytają, dobra, no coś jest kurna nie tak, tak. No ale Rosja chce się zabezpieczyć, bo pojawiła się informacja, że 4 marca, czyli już jutro, może być wprowadzony stan wojenny w Rosji, no bo właśnie wychodząc naprzeciw tym protestom potencjalnym, zresztą już są protesty w Rosji przeciwko zaatakowaniu Ukrainy, żeby jeszcze bardziej stłumić takie, a nie inne reakcje Rosjan. Tak, ale to nie Rosja chce się zabezpieczyć, tylko Putin chce się zabezpieczyć. No tak. Proszę pani, każdy z nas ma swoją historię. Jak jest powiew wolności w pewnej chwili, jak ludzie widzą, że żyją w nienormalnym kraju, to niczego ludzi nie zatrzyma. Proszę pamiętać, że Rosjanie widzieli już świat demokratyczny, że Rosjanie byli w Unii Europejskiej, byli w państwach, wiedzą, na czym polega normalność. W związku z tym, jak ta normalność zostanie im zabrana, to znaczy co, najpierw Putin zajmie Ukrainę, a potem zajmie własny kraj i serc obywateli nikt nie zajmie. Wie pani, niech pani zobaczy, co się dzieje w Polsce, co się dzieje na Ukrainie. Po prostu to serce rośnie w takim sensie, że no na pewno rodził się kawał czasu olbrzymi, mocny, bardzo zintegrowany naród ukraiński. Tego narodu nikt nie stłamsi. Ile to może trwać? No, rok, dwa,
to przecież musi się znaleźć jakiś kres. Tak samo jak Polacy i Polki okazali się po prostu, co jest jakby normalną rzeczą, ale w tych czasach zagrożenia okazuje się, że po prostu czerpiemy z wewnątrz, z serducha, z mózgu tyle siły, tyle spontaniczności, tyle ciepła, tyle empatii, że powiem szczerze, serce rośnie. Dużo jeżdżę, tak jak pewnie każdy wykonujący mój zawód, i to naprawdę są zaskakujące, zaskakujące może złe słowo, są tak pozytywne emocje, tyle pracy, tyle energii, tyle po prostu siły w to wkładane, że naprawdę. Szacunek absolutny. Włodzimierz Czarzasty był razem z nami. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym specjalnym programie.